W połowie lutego w Ostródzie na ulicy Gizewiusza w jednym z domów wybuchł pożar. W budynku znajdowało się 6 osób. W wypadku poparzony został mężczyzna i jego dwoje dzieci. Niestety w wyniku rozległych poparzeń mężczyzna zmarł w szpitalu po kilku dniach, a dziewczynka i chłopiec w ciężkim stanie przebywali w szpitalach. Teraz są już ze swoją mamą, ale przed nimi długa i ciężka droga do odzyskania pełni zdrowia. Ostrudzianie, przejęci losem poparzonych dzieci, od razu zaczęli pomagać. 5 maja na ostrudzkim molo odbył się koncert charytatywny. Ideą było sprzedaż cegiełek dla Darii i Alana. Pieniążki, które miały być zebrane, będą wykorzystane do rehabilitacji dzieci poparzonych. Wiem, że niedługo jadą do Łodzi po specjalne kombinezony, takie, które używane są właśnie w takich przypadkach. No, staramy się zebrać przy każdej okazji, sprzedać cegiełki, żeby tych pieniążków było jak najwięcej. Niestety pogoda pokrzyżowała plany organizatorów. Z powodu zimna i wiatru koncert nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Ze sprzedaży cegiełek udało się zebrać 500 zł. No niestety pogoda nam troszeczkę tutaj pokrzyżowała, ale i tak ci, którzy chcieli przyjść, przyszli i jak to mówią, no dołożyli swoje 5 groszy do tej całej imprezy. No w sumie liczymy na to, że może jeszcze kiedyś latem powtórzymy taką imprezę i będzie aura nam bardziej sprzyjała niż teraz. Choć impreza jako imprezę uważam za udaną i mówię, no kto chciał, to przyszedł i coś sobie wybrał. Gwiazdą spotkania był zespół Golden Life. Na tym jednak nie koniec zbiórki pieniędzy. 24 maja podczas koncertu zespołu Enej w Ostródzkim Amfiteatrze wolontariusze ponownie będą zbierać pieniądze na leczenie poparzonych dzieci.